www.radiownet.pl Media prawdziwie publiczne. Znaczy, mam takie jedno bardzo ciekawe śledztwo, które przeprowadziłem jakiś czas temu. Ono się zakończyło, powiedzmy, że połowicznie sukcesem. Połowicznie dlatego, że nigdy ten tekst nie został opublikowany. To był tekst, to było śledztwo w sprawie prezesa ZUS-u. Nie powiem którego, ale sytuacja jest bardzo ciekawa, dlatego że przyszedł do mnie tak zwany whistleblower, tak? Amerykanie to nazywają tak ludzi, którzy pracują w jakichś korporacjach, w dużych firmach, nie wytrzymują presji tego, że jest tyle kłamstwa, obłudy i fałszu i postanawiają wyjść z tym do opinii publicznej, idą do mediów. Tak, przyszedł do mnie taki facet z ZUS-u i zaczął mi przynosić materiały, ale to robił tak, to był XX wiek, a facet się zachowywał jakby był, nie wiem, w XVIII-XIX wieku, wynosił te dokumenty w sobie, ubierał się w te dokumenty, zakładał ubranie, później spotykaliśmy się na przykład w metrze, gdzieś na stacji metra, on szedł do toalety, rozbierał się, zdejmował z siebie te dokumenty i wręczał mi je i szybko wskakiwał do pociągu w metrze i uciekał, tak? I w ten sposób mi dostarczał dokumenty. Ja te dokumenty gromadziłem, szedłem po tych dokumentach po kolei, spotykałem się z innymi ludźmi z dużych firm informatycznych, że tak powiem. Potrzebna jest muzyka do tego. No i w końcu, jak już skompletowałem ten materiał, to postanowiłem się umówić z prezesem ZUS-u. Długo trwało... Ale to był materiał, który dotyczył, nie wiem, przetargu na część informatyczną ZUS-u? Tak. Procom, Krause i te sprawy? Tak. Poniekąd. To już nie był później Procom, później była ASECO. 500 milionów tylko. Bardzo duże pieniądze, ogromne pieniądze. Próbowałem się później długo umówić z tym prezesem. Prezes się w końcu zgodził. A to był prezes czy pani prezes? To był pan prezes. Na A? No pamiętam jego nazwisko. A w którym to było roku? No to było, panie redaktorze, to mogło być... 98? Nie. Wcześniej? No, później. 2001? Później. 2004? Później. Dobrze. Spróbujemy to rozszyfrować. Rozszyfrujemy to później. Natomiast prezes dał mi 15 minut. Na rozmowę. Na rozmowę. Wszedłem do prezesa, włączyłem dyktafon i zaczęliśmy rozmawiać. Pamiętam, że umówiliśmy jakoś 15:45. Skończyliśmy rozmawiać o 21:00. I dlaczego powiedziałem, że połowiczny sukces, chociaż tekst się nie ukazał? Na sam koniec rozmowy prezes płakał. Autentycznie. Płakał jak dziecko. I jak ja wychodziłem, to on tylko mnie się zapytał, i jak pan teraz postąpi? A ja się odwróciłem i powiedziałem, jak pan Bóg przykazał. I wyszedłem. No i tak zrobiłem. A później były oczywiście telefony, naciski. Tekst nie poszedł. Czyli... Nawet nie zacząłem go pisać. Materiał mam rozmowę nagraną, zdążyłem się tylko swojemu szefowi pochwalić. Odtworzyłem mu fragment, jak prezes ZUS-u szlocha. Jak widzisz, to jest Kurier Wnet. Tego jeszcze nie ma w kioskach, nie ma na naszym jarmarku, nie ma w naszej księgarni. To jest gazeta niecodzienna. Niecodzienna. Tak. Ona jest z jednej strony zadrukowana, z drugiej strony biała. Miejsce jest. Czyli jest miejsce. Ona bardzo z wielką przyjemnością przyjmuje opowieści o III Rzeczpospolitej, o całych kulisach, tak? Bo one są niezbadane. Właściwie żyjesz w raju, w lunaparku, który jest, bo gdziekolwiek nie wejdziesz, to tam masz tekst śledczy. Absolutnie. Możesz otworzyć drzwi do sklepu i od razu przeprowadzić śledztwo dziennikarskie, do dowolnego urzędu. Taka jest prawda. Czyli żyć, nie umierać. Ale czyli blokada tego tekstu polegała na tym, że ktoś zadzwonił z... Ktoś do kogoś zadzwonił, to nawet nie była interwencja gdzieś tam. A ten prezes płakał dlaczego? No bo mu powiedziałem prawdę. Której on nie znał, czy on ją znał? On ją znał, ale myślał, że nikt o tym nie wie. I to jest tak, jak się mówi komuś prawdę i ktoś wie o tym, że ktoś wie, a chciałby to ukryć,
to ten ktoś staje się jego wrogiem. To jest takie coś automatycznego. To stajesz się wrogiem tego prezesa? Czy czułeś jego cień w czasie, kiedy chodziłeś po ulicy? Nie, ja cień czułem, jakieś cienie wyczuwałem w trakcie zbierania tych materiałów, bo rzeczywiście tam jakieś takie pojawiały się dziwne telefony. Ten facet z tego ZUS-u dziwnie się zachowywał, tak? On wiedział dobrze, że przynosi jakieś takie właśnie niecodzienne informacje, tak? Ale miałem ciekawszą sytuację, jeszcze miałem kiedyś w Pulsie Biznesu. Wtedy się tak naprawdę zderzyłem z takim poważnym, naprawdę z dużym kalibrem sprawy. Przez 10 lat pracy w Pulsie Biznesu tylko jeden tekst się nie ukazał mój. To trzeba powiedzieć, że to jest duży sukces.